Siema, hejo, Zbyki, jadę do Borna, właśnie się pakuję. Nie wiem tylko, czy na stacjach jest ropa, bo nie mam w busie ropy, a mam 115 km chyba do niego. Elo, elo. A, ciuchy jeszcze. Napiszę do Borna, że się spóźnię. Jak zawsze. No, słuchajcie, spieszyłem się. Raz, że paliwa nie mam, bo u nas nie ma paliwa na stacjach. Nie chciało mi się już szukać tam w głąb miasta i tak pół godziny straciłem. To jeszcze, wiecie co, nie wziąłem rękawiczek, nie wziąłem kasku. Właśnie Klaudia kask mi dowiezie do Gniewkowa. Takie numery, nie? Musiałem się wrócić. Dobrze, że mi to dowiezie, bo tak to... Już bym rezygnował z wyjazdu. A tak to jest. Nic nie poradzę. No słuchajcie, jaja, widzowie, po prostu jest taki temat, że raz, że nie mam paliwa, dużo czasu straciłem, żeby znaleźć stację z paliwem, to znaczy nie znalazłem, bo akurat nie było. No i zapomniałem rękawic, zapomniałem kasku, rękawice to mam jakieś stare, ale kask Klaudia mi wiezie. Ja sobie w tym czasie stanę na stacji, może tutaj będzie paliwo, a już podrożało u nas powyżej 6 zł, chyba 6,40 albo 6,50. Zobaczymy, po ile tu jest. Kawę wezmę, poczekam, no trudno, spóźnienie będzie. Wziąłem ze sobą też zębatki, 15, 16 do Raptora. Może zrobimy odcinek z Bornem z wymiany tych zębatek. No na pewno będziemy się ścigać, będziemy coś próbować na kole. Znaczy, no Born to tam jeździ zawodowo na kole, a ja to się uczę dopiero. No sobie fajnie nalałem. Brak, diesel. Nie ma, nigdzie nie ma. Nie wiem. Musi starczyć ile jest, no. Spóźnienie do Borna murowane. Klaudia, dzięki, kurde. Proszę. Jesteś wielka. Skleroza. Po prostu. No. Wielka jesteś. To nie nas, nara, lecę. Nara. Paliwa nie ma, nie? No, trzym się. No, nara, nara. No, nie mówię, że było łatwo, były utrudnienia. Paliwo po 6,70 wszędzie, paliwa jeszcze nie nalałem. Do Borna mam jeszcze 10 km. Kask mam, rękawice mam, wszystko z odzysku, dzięki Klaudii mam kask, rękawice, dzięki temu, że zostawiłem tutaj w buzie kiedyś. No już mam blisko, naprawdę. Jadę, spotkamy się na stacji, rozładujemy i będzie upalanko. See you. No, tutaj stacja benzynowa, widzę cenę 6,49. No tak się różnicuje ta cena, 6,40, 6,70, zależy gdzie. Tu akurat jest, jak będę wracał, to muszę nalać paliwa. Albo tam, bo na stacji się spotykamy. Jestem na miejscu, czekam na Borna. Mogę się już rozpakowywać. Mój bryk się już rozgrzewa. Czekam na Bartasa. Jest Bartas! Bez wariatów, co tak zimno jest i będzie napierdzielać. Teraz ci pokazać, co mam dla ciebie. No nie wiem, pokaż, to ciekawy jest. Słuchaj. Co? To jak to do Willi. No, do Willi, a ja, bym się nie bał. Elo, elo. Chciałem, żeby miał chlapie. Ale jak tak przygazował? No dobra, coś wymyśl. Mi to nawet na dwójce, trójce też chrobocze już, nie? Się chyba rozciąga ten łańcuch. Zobacz ty. Zobacz. A nawet szybko nie jeżdżę, bo
bo to mi spadnie. Widziałeś? Dobra. Wiesz co, tak wali, że nawet na trójce nie mogę jechać. Wej, zobacz go, usiądę, zobacz co się dzieje.
No zobacz ty. Rozwalę sobie wszystko. Co? Ty żadnych nie masz w plecaku, tak to by coś tam ten. Nie mam. Ale już jest naciągnięty na maksa. Tak? Tak. No właśnie o to chodzi. No może tam 2 mm, wiesz. Fajny place, nie? Wnerwiłem się, wiesz? Czekaj, jeszcze jest wszystko. Żadna przyjemność jazdy. Chcesz się zamienić? Będzie na ciebie, jak spadnie łańcuch. Nie no, nie mogę nawet przyspieszać. Nie wiem, czy on tak się wyciąga przez ten czas, co jeżdża. No nie było tak źle. Jak jeszcze się ścigaliśmy, to nie było tak źle. No, wtedy to tak na jeden set. No. Ja tu mogę jakieś nagrywki wezmę od nowego filmu. No, a teraz to... Ja i baterię filmu. A teraz to nawet trójka siada. Mądry Jarek, nie? Nie przykręciłem śrub z tyłu, nie skontrowałem. I dlatego łańcuch mi się rozciągnął. Jedziemy do Borna pomału go skręcić. Ale numer. Ja mówię, no co tak wali? No przecież tak się nie może rozciągnąć łańcuch. No a ja się spieszyłem i manianę odwaliłem. Jak się przyjedzie do Borna, to zawsze coś się dzieje. Miał ktoś z was coś takiego, żeby nie skręcić rób. Od naciągu łańcucha. A to fajne tereny są do jazdy. Kurde, ale to człowiek mógł pojeździć, no. Słyszycie, jak to wali? Wali jak.
ogarnia. Już nie idzie jechać. Nie idzie jechać. Dojedziesz czy nie dojedziesz? No ile to jest jeszcze kilometrów? Kawałek jest, ale to ja mogę szybciej pojechać najwyżej, a ty pojedziesz na stację do siebie, ja klucz wezmę i przywiozę. Dobra. Będę wiedział jak dojechać do tej stacji? My teraz pojedziemy wolniej, bo tu cały czas główną będziesz leciał, nie? Później to będzie jedna długa prosta do Sierca, bo tu tylko będzie zakręt w lewo. Aha. Cały czas prosto i będzie przejazd kolejowy i na rondzie w prawo. Jak dasz na rondzie w prawo, to cały czas prosto i stacja po lewej. Dobra. Więc to tylko na rondzie w prawo musisz dać, nie? Jak dojedziesz. Na rondzie w prawo, pierwsza w prawo. No. I prosto. No i prosto i po lewej będzie. Dobra, dobra, to lecimy. Dobra, zadzwonię do Bartka, że niestety nie da rady.